Witam Was w kolejnym odcinku z nowej serii 7 dni życia w kamperze, bodajże trzeci odcinek. Co dzisiaj? Miałem z samego rana jechać na poszukiwanie. Chłopie, nie psikaj mnie pan tu. Zawsze jak się nachylę po jakąś michę z jedzeniem albo michę se tam postawię, zapomnę się, to mi nawali do tego gara. Miałem z Majkiem dzisiaj jechać na poszukiwania z samego rana, ale dołączę do nich gdzieś za godzinę do dwóch, bo muszę iść do hotelu, przesłać dla Was film, pojechać pod kontener, odebrać sprzęt. Mirela też dzisiaj dzwoniła rano, żebym zabrał ścianę grodziową i jakieś tam inne rzeczy, bo właścicielka chce posprzątać ogródek, a za gobliniarnią zostało jeszcze trochę rzeczy, także chyba będę musiał pożyczyć samochód z firmy, bo duże gabaryty, żeby nie pchać tego do tego auta. Zresztą zobaczymy. Dzień pokaże. Zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. Film przesłany. Podpisywałem na komentarze, maile, wiadomości, paczki ze sklepu Odyńce powysyłane. Wszystko gotowe i miałem jechać do Mańka, ale wychodzi na to, że wracają już, bo dzisiaj są rodzinką w terenie i maluchy już mają dość, także Maniegum nie będzie za jakieś 10 minut. Poznajecie te czerwone sandały Gaudentego? O! Siema! Jest i Maniusz, siemanko. Przyjechał w odwiedziny. No i co? Miał być w poszukiwaniu Celtów? Poszukiwania Celtów, Rzymian, innych tych. Ja tylko zrobiłem krótki rekonesans, coś fajnego wyskoczyło. Ale to na kanale u Mańka. To na kanale u Mańka. A dzisiaj z rodzinką w terenie. Dzisiaj z rodzinką w terenie i zmykamy. Nie męczymy dzieci. No. Lecimy, Dawidku. Na razie, trzymaj się, mordo. Pozdrowienia dla widzów. Pozdrowionka, hejka. Miały być poszukiwania, Maniek był tylko do 10, pojechał, a ja mam sporo rzeczy do zrobienia, dlatego najpierw ogarnę to, co ważne, a jak starczy czasu, to pojedziemy w teren. Muszę umyć jeszcze dzisiaj samochód, ogarnąć brodę, bo już okropnie zarosłem, no i jadę na firmę załatwić ten samochód, żeby poprzewozić rzeczy z zagobliniarni, bo nie dała terminu dłużej, tylko dzisiaj, już dzisiaj musi być zabrane. Także muszę jechać. A i tak ten samochód nie wygląda źle, bo od momentu, kiedy miałem, kurczę, zrobioną polerkę tego auta u Karola, kuzyna, który też prowadzi kanał na YouTubie, Karoseria PDR, tak się chyba nazywa, o właśnie. To link do jego kanału znajdziecie w opisie filmu, wpadajcie tam. Nie sprzątałem tego samochodu, znaczy nie sprzątałem, nie myłem tego auta, a naprawdę nie trzyma się ten brud tego tak jak wcześniej. Dobra, umyjemy dzisiaj ładnie. No i tak jak mówiłem, tak zrobiłem, wziąłem samochód z firmy, co Wam chciałem pokazać, to chciałem, żeby mi zrobiła furtkę, bo budowałem tutaj luja. To jak skończyłem budowę luja, to postawiła furtkę. W ogóle się dużo pozmieniało, nie pokazywałem Wam. Ale jak widzicie, tutaj już jest płot. Pooddzielała to wszystko i tak chyba będzie wyglądał sprzedany teren, o którym Wam mówiłem. Także został tylko ten kawałek ogrodu przy siłowni, którą widzieliście, reszta już jest tak naprawdę oddzielona i może dlatego kazała mi to pozabierać, bo może już jakieś plany budowy będą w tym ogródku. Saigon, jak zawsze, zrzutowisko śmieci. Z gobliniarni już zebrałem wszystko, a tu coś, jakiś ptak zdechł, nawet nie będę wchodził do środka, bo szkoda. Dobra, zabieramy resztę gratów z tego ogródka i po temacie. Ściana grodziowa. Dobra. Zabieram swoje graty. Tu jakaś żmija, panie. Co to? Nie wiem, ruszać, nie ruszać. No, jest rzeczywiście. Dobra, nie będę przeszkadzał. Obiad zjedzony, już po obiedzie posprzątane, jadę myć furę. Nic Wam nie nagrywałem, bo właścicielka mnie trochę spieniła i po prostu nie było chęci przez chwilę. Jeszcze wyciągnęła mi moje gazebo, panie, ogrodowe. I wiatr je połamał. I jak to Angole, I'm so sorry. A ja miałem takie zacne plany na te gazebo. No nic, dobra. Pamiętajcie o magnesiku, bo magnes jest do wygrania w poprzednim odcinku, znajdziecie go. A ja teraz lecę myć samochód i widzimy się już gdzieś na myjce. Muszę poszukać, sam sobie go ogarnę. Dobra,
broda zrobiona, fryzjer zrobiony. Teraz w końcu czas na perełeczkę, żeby ją umyć. Czyli taki, wiecie, odcinek z miejsca, nie ruszam się nigdzie dalej. Dlatego, że po prostu mam dzisiaj nocną zmianę. Jadę, pokażę wam, jak to wygląda w tych moich odcinkach. No i co, lista odebrana. Clickboardzik. Listę zakupów mam zrobioną. Jedziemy myć. W końcu. Wróciłem się z powrotem na parking pod hotelem. Miałem dzisiaj przesuwać kontener z Łukaszem, ale chyba zajęty, bo nie odbiera telefonu, a tam dużo się dzieje. Dlatego też dzisiaj w odcinku pokażę wam, bo mówiłem o tym kupnie tych karnetów na miesiąc, że to fajna sprawa, jak zostaje się w danym miejscu na dłużej, blisko pracy, można sobie korzystać z tego. Funt 70 dziennie. Dziennie, na dzień, jak to się w końcu mówi, nie poprawiliście mi w tych komentarzach, bo może sam się poprawiłem. Korty tenisowe. Jestem teraz w tym wyzwaniu sam, ale jakbyście przyjechali tutaj z parą, to jest naprawdę mnóstwo atrakcji, żeby razem spędzić aktywnie na świeżym powietrzu czas. No i teraz lecimy, zabieram was na staw, bo w tym całym karnecie jest też możliwość łowienia, wędkowania. Poszedłbym, ale nie mam gotowego sprzętu, a jestem już z Karolem umówiony na niedzielę, bo on będzie u siebie na stawie i na pewno wspólnie połapiemy, także będzie też wędkowanie w tym odcinku na pewno. A tak wygląda staw, typowo takie karpiowe łowisko, dużo karpiarzy, panie, w Anglii to jest tak popularne. Karpie jak, wiecie, jak krowy gdzieś tam w Indii, czy gdzie to, nie wolno krzywdy robić. I byłem już tutaj, kiedyś łowiłem ryby, jak mieszkałem na cottage'u jeszcze zanim nagrywałem odcinki. Tam jest taki cottage i przy tym są moje pozwolenia, gdzie często widujecie mnie z detektorem. To parę razy tutaj wędkowałem jakieś poteczki i karpie, ale ja jednak wolę spinning i aktywnie gdzieś tam nad wodą spędzać ten czas. Marcin musiał przyjechać, bo akumulator mi siadł. No i co? Samożyjcie. Odpalamy. Dobra, chodzi. Marcin z ratunkiem wstąpił. Nie wiem, czy pamiętacie Marcina, ale zabrał mnie wtedy na latanie dwupłatowcem w Maidstone. Działa. Działa, hopie, jest miód. Nie ma wyjścia. Piksele rozmywane, ale nic dziwnego, bo mamy drugą 38. Lista zakupów, okablowanie. I lecimy w stronę Londynu. Ciemność widzę. Dojechałem na miejsce, szybkie oględziny, lecę robić zakupy, a tu proszę. Panie, darmowy materiał budowlany. Zabieram oczywiście z sobą. Lecimy na market. Zrobione. Teraz nie zostaje mi nic innego, jak czekać na załadunek. I wracam z powrotem do Kent. Widzę, że już tam jakieś palety mam, więc do godzinki czasu i powinienem już jechać. Za pięknie by było. Godzina 6, a było za dużo zamówionego towaru i nie jestem w stanie tego załadować na samochód. O tyle dobrze, że Kamil jest już w drodze, zadzwoniłem do niego i zabierze półtora palety, no bo nie wyrobiłbym się z czasem, bo market jest otwarty tylko do 10. Dobra, nie przedłużam, idę płacić za bilet i jadę już do Kent. Huk, zgieł, war, standard. Dlatego wam zawsze materiał z marketu nagrywam bez dźwięku i dokładam do tego jakąś muzykę, bo ogłupieć idzie. Piękna prezencja. Taką godzinę mamy. O 11 się położyłem spać. Nie wiem, pospałem 2,5. W sumie czuję się dobrze, ale
ale dzisiaj będę musiał się wcześniej położyć, dlatego dzień trzeci i czwarty, 7 dni życia w kamperze, będzie w jednym odcinku, w tym, którym teraz widzicie, bo no nie jestem w stanie dzisiaj wieczorem dla Was z dzisiaj jakiegoś ciekawego materiału nagrać, bo niewiele będzie się działo, jakiś obiad, montowanie odcinków, muszę do miasta pojechać, jedną rzecz załatwić, ale to nie będzie na tyle, no jak dzień jak co dzień, wiecie, raz jest coś się dzieje ciekawego, a czasami po prostu dla jednych nuda, dla innych coś ciekawego. Możecie pisać w komentarzach, jak Wam się podobał ten odcinek. Nie przedłużam już dalej. Widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.